Jeżeli zastanawialiście się nad tym, która osoba w historii świata miała najsmutniejszy żywot, to takich trafów będzie naprawdę, naprawdę wiele. Zwłaszcza tych anonimowych, których życie nie rozpieszczało. Jednym z kandydatów na podium będzie Hank Heidhaus, chłopiec, który został zapamiętany przez to, że był wykorzystany i zaszczuty przez holenderski kościół katolicki. Historia chłopca ze zdjęcia jest naprawdę makabryczna. Urodzony w 1935 roku, Hank od najmłodszych lat mieszkał w ośrodkach opieki dla małoletnich lub w domach dziecka. Finalnie trafił do szkoły Harewelt, zarządzanej przez rzymskokatolickich księży. Niestety, wbrew temu, co głoszą księża, zdarzają się tacy, którzy bez konsekwencji dopuszczają się przekroczenia granic celibatu, a co gorsza, wykorzystują do tego dzieci bez ich zgody. To samo przytrafiło się Hankowi, będącemu pod opieką księży, ale chłopiec nie był taki jak inne dzieci. Po pierwsze, był trochę starszy niż jego koledzy ze szkoły. Miał 15 lat. Po drugie, nie zamierzał kryć w sobie krzywd, budując swoją własną wewnętrzną traumę. Chciał o tym głośno opowiedzieć, by świat dowiedział się o naruszeniach w strukturze kościoła. Nadużycia ze strony duchownych były po cichu zamiatane pod dywan od zawsze i dzieje się tak do dziś. Wystarczy na bieżąco śledzić wiadomości o kolejnych skandalach w kościele katolickim. Ofiary milczą ze wstydu i strachu, no bo co innego może zrobić dziecko? Hank był świadkiem wielu przemocowych aktów ze strony księży, a także sam był ofiarą. Na własnej skórze doświadczył upokorzenia i zdrady ze strony osób, które miały go chronić i wychować. Gdy postanowił się postawić i być głosem dzieci, które były wykorzystywane, poszedł na policję i oficjalnie oskarżył księży o wykorzystywanie seksualne. Mając 20 lat w brutalnych latach 50., nie mógł przewidzieć tego, że po raz kolejny zostanie zdradzony przez tych, którym ufał. W świetle prawa dalej był nieletni, bo w Holandii do roku 1988 pełnoletność uznawana była dopiero po przekroczeniu 21 roku życia, tak więc Hank nie mógł za siebie odpowiadać, ale za to mogli jego opiekunowie, czyli na tamten moment księża, których oskarżał o zgwałcenie go. Ci oczywiście wyparli się oskarżeń i zamiast tego twierdzili, że to Hank był homoseksualistą, który uwiódł księży przed laty. Sąd, jako trzecia organizacja państwowa po kościele i policji, mająca za zadanie pomóc nastolatkowi, znowu łamie jego zaufanie, wierząc duchownym. Heidhaus zaprzeczał oskarżeniom. Mówił, że ma dziewczynę, którą planował poślubić, gdy tylko osiągnie pełnoletność. Na pewno nie był homoseksualny. Kościół miał jednak spory wpływ na sądy. Przekonali ramię sprawiedliwości, że Hank był homoseksualistą, a w latach 50. w Holandii homoseksualizm był nielegalny. Wyrokiem było wysłanie do szpitala psychiatrycznego oraz przymusowe leczenie chłopaka. Polegało ono na kastracji chemicznej lub fizycznej i tak się stało. Hank został zawieziony do szpitala Świętego Józefa w Wegel i na siłę poddany operacji. Zabieg przeprowadzono rzekomo za jego zgodą, chociaż nie ma jej nigdzie na papierze. Po wszystkim kościół odciął się od chłopaka, wyrzucając go na ulicę. Joep Domen, holenderski reporter śledczy, który prowadził dochodzenie w 2010 roku, odkrył dowody sugerujące, że podobne praktyki zachodzące w niemal identycznych okolicznościach spotkały co najmniej 9 innych osób. W jego słowach, to tylko część historii i nie wszystkie przypadki. Pozostaje pytanie, czy ci ludzie, obecnie już starsi mężczyźni, zdecydują się na ujawnienie całej prawdy. Domen zaznaczył również, że jego informatorzy wskazywali, iż kastracja była rzekomo stosowana jako kara za donoszenie na duchownych. Hank załamał się psychicznie. Odciął się od przyjaciół oraz porzucił narzeczoną, uważając siebie za wrak mężczyzny niezdolnego do dalszego życia z kobietą. Postanowił zmienić coś w swoim życiu i spróbować go na nowo. Został marynarzem. Mimo podróżowania po świecie, Hank był w większości sam na sam ze swoimi myślami, które zabierały go w najczarniejsze miejsca i podpowiadały najgorsze scenariusze. Cierpiał z powodu psychologicznych i hormonalnych skutków kastracji. Podczas jednego z rejsów do Japonii Hank załamał się i udał do holenderskiej ambasady. Tam opowiedział swoją historię. Pokazał blizny po kastracji i wyjaśnił, że jego ciało nie jest już jego ciałem. Chciał pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy tak bardzo go skrzywdzili. Z pomocą Michela Roga, który pracował wówczas w holenderskim oddziale banku w Japonii, Hank wyruszył do Holandii.
Rozpoczął kampanię prawną przeciwko duchownym oskarżonym wcześniej o wyrządzone krzywdy. Po powrocie do Holandii w 1957 roku, mający już 22 lata Henk ponownie oskarżył tych samych księży, co przed wymuszoną kastracją. Pomogli mu w tym właśnie Michel Rog ze swoim bratem, wiedzący o przymusowej kastracji, wiedzący o kłamstwach na temat jego orientacji seksualnej i problemów ze zdrowiem psychicznym. Henk chciał tylko dwóch rzeczy – sprawiedliwości i przywrócenia swojego dobrego imienia. Jednakże Heidhouse obawiał się o swoje życie. Nalegał, by jego nowi przyjaciele spisali jego historię, udokumentowali to i opowiedzieli, bo on sam czuje się zagrożony. Mogą po mnie przyjść, mogą mnie zabić, powtarzał wkoło Henk. Przyjaciele powtarzali Henkowi zapewnienia o tym, że nie może do tego dojść, ale on sam wierzył tylko w swoją wersję. A no ale przecież to duchowni, do tego by się jednak nie posunęli. Nie mogło być tak źle, no bo jak mogliby go zabić, prawda? ósmego października 1958 roku niesprawny pojazd doprowadził do wypadku, w którym zginął Henk Heidhouse. Policja skonfiskowała wszystkie jego rzeczy osobiste i materiały dostarczone im przez zmarłego i jego przyjaciół. Wszystko zostało zniszczone w dniu jego śmierci. Przez ponad 60 lat Cornelius Rock próbował opowiedzieć światu historię swojego przyjaciela. Nikt nie słuchał. Gdy w 2010 roku Joop Domen znalazł dowody na molestowanie w szkole Hareveld, zaledwie kilkoro z księży usłyszało wyrok. Co więcej, szacuje się, że w ciągu ostatnich 6 dekad ponad 800 holenderskich duchownych i pracowników kościelnych wykorzystało seksualnie od 10 do 20 tysięcy osób. Przewodniczący zarządu szkoły Hareveld, który później pełnił rolę premiera Holandii, napisał list do holenderskiej królowej, prosząc o ułaskawienie osób skazanych za nadużycia w jego szkole. Tej samej szkole, do której kiedyś chodził Henk Heidhouse. Kościół katolicki za to obiecał, że wypłaci wszystkim ofiarom odpowiednie odszkodowanie. Ksiądz, którego Henk oskarżył o molestowanie, nigdy nie usłyszał wyroku. Przeniesiono go w inne miejsce, gdzie założył sierociniec dla chłopców. Henk Heidhouse dalej nie doczekał się sprawiedliwości. A minęło już ponad 60 lat. Czarne serce.